Przyjaciele, chcę dzisiaj mówić o czymś, co jest, co jest duchową odpowiedzialnością. Bardzo ważna rzecz. Duchowa odpowiedzialność. E, wiecie, odpowiedzialność to obowiązek odpowiadania za swoje czyny. Obowiązek odpowiadania za swoje czyny. A po drugie, odpowiedzialność to przyjęcie na siebie. Zadbania o coś lub kogoś. To jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność musi być Twoim drugim imieniem. Odpowiedzialność. Rozumiesz? Księga Jeremiasza 42:10 brzmi tak: Przeklęty, kto wykonuje dzieło Jahwe niedbale. Przeklęty, kto wykonuje dzieło Jachwę niedbale. Przeklęty oznacza dokładnie, że jego rozwój zostaje zatrzymany. Coś przekląć oznacza zatrzymać jakiś rozwój. Często do nas mają pretensje, różni religijni ludzie mówią: wy, wy przeklinacie diabła i demony. Ja mówię: ja Co mam robić z nimi? Błogosławić ich. Przeklinam ich. Zatrzymuję ich działania. I tutaj jest napisane przeklęty, kto wykonuje dzieło Jahwe niedbale. To znaczy, że człowiek, który w sposób niedbały wykonuje dzieło Boże, on zatrzymuje się w rozwoju, czego skutkiem jest cofnięcie. Krótko powiedziawszy, osoba niedbała w duchu, tak, to osoba, która na pewno wdepnie w problemy. Na pewno. Na pewno będzie miała rzucone kłody pod nogi. Do nas się strasznie czepiają, że o taką pewność, którą głosimy i o taką absolutną bezwzględność. I często padały pytania, dlaczego tak robicie? I ja odpowiadam, no bo ja położyłem swoje życie. Ja nie mam innego życia. Ja nie mam drogi odwrotu. Posłuchaj teraz, jeśli masz drogę odwrotu, to wykonujesz dzieło jachwe niedbale. Jeśli zostawiłeś sobie drogę odwrotu, jeśli sobie myślisz tak, jak mi się nie uda na tej drodze, to coś innego zrobię. To, się, to, to, jak, to, to jakąś inną alternatywę będę miał. I to powoduje, że w sposób automatyczny człowiek staje się niedbały w tym, co robi. Niedbały, bo on tam życia nie położył. Rozumiecie? Nie położysz życia, to będziesz nie dbały. A jak będziesz nie dbały, to się władujesz w przekleństwo. Nie dlatego, że Bóg Cię przeklina. Wejdziesz w stan stagnacji duchowej, co się równa stagnacji życiowej. W stan stagnacji. Słowo niedbałość to, przyjaciele, wykonywanie czegoś niestarannie. Pewnego rodzaju nonszalancja, czyli bezceremonialne lekceważenie przyjętych norm. Robienie czegoś niedbale, byle jak. Żygać mi się chce, jak patrzę na byle jaki Kościół. Byle jakie to jest. Ja wiem, że to coś nie jest w stanie zwyciężyć diabła. Rozumiecie? Byle jakość, ona w żaden sposób nie wykolei księcia ciemności. Nie wykolei. Ludzie mówią, namaszczenie jest najważniejsze. To jest nieprawda. Wiecie, do czego jest namaszczenie? Jakby wam to powiedzieć, namaszczenie jest jak dziób statku którym się łamie lud Tylko to, namaszczenie łamie jarzmu. To nie jest to, że namaszczenie. Nie znam kupę namaszczonych niedbaluchów. Namaszczone niedbaluchy. Na przykład takie namaszczone niedbaluchy jeżdżą po Polsce i głoszą wszystkim Ewangelię. A potem tych, co się nawrócą, zostawiają i się nigdy do nich nie odzywają. Takie namaszczone niedbaluchy. I oni mówią: Duch święty się nimi zajmie. Ja mówię tak? A jak kobieta rodzi dziecko, to powinna je wystawić przed klatkę schodową i powiedzieć: Bóg się nim zajmie? Czy powinna je zacząć pielęgnować, karmić i dbać? Co powinna zrobić? No przecież żyjemy w miejscu, gdzie Bóg się tym zajmie. Spłodziłeś duchowego potomka i go zostawiłeś w jakiejś marnej dziurze. Albo wysłałeś do jakiegoś chorego kościółka, gdzie będą mu mówili, że dary duchowe przeminęły z epoką brązu. Takich rzeczy chcesz dla człowieka. To co miałem zrobić? Ja mówię, życie poświęć. Życie poświęć. Zacznij z Nim rozmawiać. Zacznij do Niego dzwonić. Zacznij z nim się spotykać. Ale on mieszka 200 kilometrów ode mnie. To po cholerę pojechałeś 200 kilometrów dalej. Trzeba było głosić do 50 kilometrów. Co cię poniosło, niedbaluchu namaszczony? Bo miałeś tąpnięcie, bo się dobrze poczułeś i pojechałeś 200 kilometrów dalej głosić Ewangelię, potem zwinąłeś tyłek w troki i wróciłeś z powrotem do siebie. I uważasz, że co, kto ty jesteś? Rambo chrześcijański? To niedbaluch. Wykonał dzieło Boże niedbale. Do nas goszczą. Przecież to nas masa ludzi. Dwoj, przyjedź do nas, zrób Ewangelię, ewangelizację. Przyszli ludzi, zrobimy Ewangelizację. Ja mówię, jak to ty jesteś? No taki, tak się nazywam. Ja mówię, no ale. No dobrze, ale tu za to odpowiadasz? Kto, za to, za, kto odpowiada za to? No przyjedź, zrób. Jednak przyjedź, zrób. Mówię, czy ty będziesz odpowiadał za to zagadnienie? No co ty, ja? Ja mówię, a kto do mnie dzwoni? Heniek z poczty? No ty do mnie dzwonisz. Jak do mnie dzwonisz, to weź odpowiedzialność za to. Ja przyjadę. Ja zainwestuję czas, zainwestuję pieniądze. Ale ty zacznij działać. Wiecie, jak nasi ludzie pojechali do Afryki, to ich pierwszym zadaniem, pierwszym nie było ewangelizowanie tam ludzi. Wiecie, co tam było pierwszym zadaniem? Znalezienie kogoś rozumiecie, kto będzie chciał pociągnąć dalej nasze dzieło. Na dzień dobry. I było tam masę pastorów. I przyjeżdżali z różnych krajów pastorzy, pastorzy tam na spotkania. Rozumiecie? Ale znalazł się tylko jeden pastor, który pociągnął temat. Tylko jeden. I teraz co się dzieje? I my nie zostawiamy tego człowieka. Co tydzień człowiek jest na Skype'ie. Z jednym z naszych ludzi, który jest odpowiedzialny za to. Co tydzień jest godzina nauczania tego człowieka. Kościół ma 270 osób. W tej chwili dostają, zorganizowane już jest dla nich 300 Biblii po angielsku i 600 Biblii w Suachili w ich języku. Już do nich będzie płynąć niedługo. Dwa razy do roku będą wysyłane ekipy do nich. Rozumiecie? Powstanie dom dziecka w tym miejscu. Będzie kupiona ziemia. Rozumiecie, co to jest dbałość? To nie jest, że my pojechaliśmy do Afryki i zrobiliśmy sobie PR fajny. Ludzie na tym kupa fałszu jest. Bo jak nasi ludzie tam pojechali i zobaczyli, jakie są skutki ewangelizacji tam robionych, to się za głowę złapali. Tam co drugi mówi, że spotkał Jezusa. A oni o Jezusie wiedzą tyle, co ja o słoniu z dwoma trąbami. Rozumiecie? A tam co drugi Jezusa spotkał. I potem taki ewangelista, który tam pojechał, odliczył sobie, przyprowadziłem 10 tysięcy do Jezusa. Przestań. Tam jest masakra. Rozumiecie? Masakra. Naszych ludzi traktowali jak królów. Dotykali się ich. Jak ktoś siadał, to na nim było dziesięcioro dzieci, które ich wąchały, dotykały. Rozumiecie? Tak jakbyśmy przyjechali w ogóle, nie wiem skąd, z nieba. Tak nas traktowali. Wiecie dlaczego? Bo nikt tych ludzi nie wyprowadził z ich niewolnictwa. Nigdy. Niedbale dzieło Boże zostało wykonane tam. Niedbale. Nie wzięto odpowiedzialności. Zrobiono sobie dobry PR, przybito sobie etykietkę wielkich ewangelistów i od, odjechano stamtąd, rozumiecie? Odjechano. A ludzie mieszkają w glinianych chatkach. Rozumiecie? W glinianych chatkach mieszkają ludzie. Dzieci nie mają klapek. Są porzucane w ogóle na każdym rogu. AIDS kosi żniwo, że się w pale nie mieści. Ludzie nie wiedzą w kościołach o niczym. Jak nasi ludzie zaczęli im głosić takie prawdy, które my dzisiaj, wiecie co my tutaj mamy? My mamy skarby. Oni jak usłyszeli, że, jesteś, że chrześcijanin to jest osoba zjednoczona z Bogiem i że mieszka w nim sam Bóg i on wszystko może, to oni płakali. Im nigdy nikt takich rzeczy nie powiedział. To co oni im powiedzieli tam? Ewangeliści, co oni tam zrobili? Rozumiecie, o czym ja mówię? Chcę Wam pokazać kontrast pewien. Między tym, co należy, a czego nie należy. Przeklęty, kto dzieło Boże wykonuje niedbale. Przeklęty. Rozwój Jego zatrzymany. Piąta Mojżeszowa, 8:3 mówi: Człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Jachwę. Wszystkim. Jako ludzie Boży mamy odpowiedzialność za realizowanie w 100% duchowych prawideł. W 100%. Jeżeli jest jakaś prawda Boża, to ty ją musisz w 100% zrealizować. Ty nie możesz ją zrealizować w 95. Wiesz dlaczego? Bo wejdziesz pod przekleństwo. To nie jest przekleństwo zakonu. To jest zatrzymanie się w rozwoju. Rozumiesz? Zatrzymanie się w rozwoju. Zatrzymasz się, staniesz. Będziesz się zastanawiał, czemu nie mogę ruszyć? Czemu? Czemu nie mogę się przebić? Czemu? O, jak tu ciężko. O, jak tu ciężko. Ludzie, nie jest ciężko się przebić. Tylko postawę trzeba mieć odpowiednią. Wiecie, jak ja trenowałem karate i to nasz sensej uczył nas, ponieważ trenowałem kai. on nas uczył różnych technik, ale przede wszystkim tego, czego się nauczyłem, to to, żeby precyzyjnie uderzać przeciwnika, precyzyjnie. To nie chodziło, żeby się namachać rękami. Wiecie, to jest na przykład sport, gdzie się walczy bez rękawic. Kyokushinkai to jest walka bez rękawic. Tam nie ma zabezpieczeń na ręce. Dlatego też, na przykład, nie wolno uderzać w głowę. Takie są zasady. Nie uderza się w kyokushinkai rękami w głowę. Można nogami kopnąć kogoś w głowę, ale nie można ręką go uderzyć w głowę ani łokciem. Dlatego w jak odpowiedni sposób trzeba uderzać w korpus. I on nas uczył, jak to robić. Mówi człowieku, jesteś w stanie jednym ciosem powalić człowieka, ale musisz go trafić w odpowiedni sposób. Zrób to dokładnie, bo inaczej się zmęczysz, stracisz energię i on, jeśli będzie silniejszy energetycznie, to cię powali. Bo to twardzi ludzie z takiej okuszynkaj rozumiesz? Oni będą walczyć z połamanymi żebrami, ale trzeba odpowiednio uderzyć, jak najmniej energii zużyć. Jeżeli my będziemy nieprecyzyjnie realizować prawidła Boże, to diabeł nas dopadnie. Rozumiecie? Bo on wytrwały w walce. To pradawny diabeł. Wiecie, co to jest za konstrukcja? To pradawne bydle. Ono tutaj się kręci nie wiem ile tysięcy lat. Rozumiecie? On, jeżeli chodzi o wytrzymałość, tak, to on będzie wytrzymywał i wytrzymywał. Dlatego chrześcijanin, który dzieło Boże wykonuje niedbale, do prawd Bożych podchodzi niedbale, nie w stu procentach, to on się po prostu z diabłem okłada pół życia i mówi walczę z diabłem. Znowu z nim walczę, znowu się przepycham, ale mnie diabeł atakuje. Mówię, no widzisz, a mnie nie. No takie mamy rzeczy. Ja, mnie nie atakuje diabeł. No nie, bo ja znam jego słabe punkty. Ja znam jego słabe punkty, ja go wale w punkt. Ja biorę prawdę Bożą i realizuję ją do końca. Rozumiesz? Pokazać wam przykład, dzisiejszy dzień. Mamy taki przykład. Powiedziałem wam we wcześniej w tym poselstwie krótkim o Jozułem. Bóg powiedział do Jozułego: Gdziekolwiek noga twoja stanie, oddam ci ziemię, tak? Co to znaczy? Jeśli się nie cofniesz, dostaniesz Kanaan. Przecież wystarczyło, żebyśmy dziś się cofnęli wszyscy. Tak? Żebyśmy powiedzieli, nie to. Dobra tam. To sobie posiedzimy na strusia. Pogadamy sobie i też będzie fajnie. Nawet sobie zrobimy wieczerzę pańską. Pośpiewamy. A co to? Tylko wiecie, co by się z nami wtedy stało? Byśmy się zatrzymali. Dzisiaj jesteśmy w miejscu. W którym znaleźliśmy się tylko i wyłącznie dlatego, że utrzymaliśmy to spotkanie. I coś Wam powiem. Życie wielu z Was po dzisiejszym dniu się zmieni. Po dzisiejszym dniu. Zobaczycie. Dlaczego? Nie dlatego, że ktoś położył na Ciebie ręce. Nie. Dlatego, że przeszedłeś granicę pewną. Będziesz, wielu z Was się stanie od dzisiaj pewniejszymi w swoich decyzjach. Podważniejszymi, pewniejszymi w objawieniach, które do Was przychodzą, bardziej zdecydowanymi w działaniach. Taka jest prawda. I to przyjdzie automatycznie. Dlaczego? Bo przeszliście pewną granicę, nie zrobiliście cofki. Rozumiesz, nie zrobiłeś jakiegoś bałaganu, tylko wykonałeś Boży porządek. Nie cofnąłeś się i ziemia będzie Ci oddana. Tam, gdzie Twoja stopa stanęła. Musimy respektować duchowość. Duchowość to nie jest subiektywne doświadczenie. To jest obiektywna rzeczywistość. Duchowość to nie jest coś takiego, co tylko my sobie gdzieś tam przeżywamy osobiście. Nie. Nie ma w duchowości granic ani jednorodnego wymiaru. A zamieszkują ją istoty starsze niż czas, to jest duchowość. Jako ludzie duchowi, my jesteśmy ludźmi, którzy są w zasadzie nie z tej ziemi. I jeżeli my nie będziemy w poważny sposób do duchowości podchodzić i w 100% realizować prawideł Bożych, przyjaciele pogubimy się. Bo duchowość to nie jest słuchajcie druga ulica, druga dzielnica czy inne miasto, to inny wymiar. I tam panują inne prawa. I jeżeli my chcemy z duchowości coś ściągać na ziemię do swojego życia i poruszać się w ten sposób, to my musimy respektować w 100% duchowe prawidła. W 100%. Zobaczcie jaka to jest różnica. Na ziemi jak coś komuś oddajesz to tracisz. W duchowej rzeczywistości, jak komuś coś oddajesz, to zyskujesz. Jest różnica diametralna. Bóg mówi tak, że, albo na przykład na ziemi Prawo Sprawiedliwości mówi tak, należy się temu, kto nie ma. Prawda? A w duchowej rzeczywistości jest napisane Słowo Boże mówi tak, że kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, i to, co mnie ma, że ma, zostanie Mu odebrane. To w ogóle inne rzeczy są. Często na przykład mnie pytali, Artur, czemu ty się nie zajmujesz? Nie poświęcasz tak dużo czasu osobom w kościele, które mają różne problemy, a poświęcasz tak dużo czasu ludziom, którzy odnoszą duże sukcesy. Ja mówię, bo postępuję zgodnie ze Słowem Bożym. Zgodnie ze Słowem. Ktoś powie, no ale to, jak to? Ja mówię, no tak to. Kto ma, temu będzie dodane. Ja na przykład więcej czasu spędzam z ludźmi, którzy są na polu walki, niż z tymi, z którymi prowadzę różnego rodzaju, nie wiem, jakieś poradnictwo pasterskie albo na przykład terapię. To jest w ogóle, nie, przede wszystkim spędzam czas z ludźmi, którzy są na pierwszym froncie. To są ci, którym zostało co? Dane. Tak? To teraz dodaję im. Postępuje tak, jak mówi duchowe prawidło. To jest to. Rozumiecie? To jest w ogóle inaczej. Kościół, kościół się w ogóle stał schumanizowany bardzo. To humanistyczny kościół. Chodźcie, idziemy, będziemy karmić bezdomnych. Fajnie jest no, karmić bezdomnych, nie? Dobrze. To karm bezdomnych, tylko że karmienie bezdomnych to jest wrzucanie ciągle do pustego garka. Całe życie będziesz karmił bezdomnych. Wiecie, dlaczego tak twierdzę? Bo prowadziłem kościół w ośrodku dla bezdomnych przez trzy lata. Wiecie, jaki jest odsetek ludzi, którzy wychodzą z bezdomności? Niewielki. A wiecie, dlaczego? Bo nie chcą. Nie dlatego, że nie mogą. Ludzie, mi w tym ośrodku dla bezdomnych łatwiej było kogoś uzdrowić z raka, niż przekonać go, żeby wyrobił dowód osobisty. Bo uzdrowienie z raka przychodziło bardzo prosto, a wyrobienie dowodu osobistego wiązało się z tym, że jak on już ma dowód, to ja go wypędzę do pracy. A on do pracy nie chciał iść. Bo on miał zasiłek. I on kochał swój zasiłek. Wyprowadzenie człowieka z zasiłku. Jest trudniejsze niż wyprowadzenie człowieka z raka. Rozumiecie to? To jest trudniejsze. Dlatego zasada mówi: kto ma, temu będzie dodane. Kto ma? Daję Wam po prostu przykład. Duch Święty dał nam wgląd w zasady i reguły rządzące duchowością, i musimy się ich wiernie trzymać. W stu procentach musisz się ich trzymać wiernie. Nie możesz na przykład myśleć, o nie będę hojny, ale mimo wszystko będę miał dużo pieniędzy w życiu. Nie w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym, jak nie będziesz hojny, to nie będziesz miał dużo pieniędzy. To jest proste jak drut. Poza Królestwem Bożym tak. Możesz nie być hojny i mieć dużo pieniędzy, ale nie w Królestwie Bożym. To po prostu, no. Tutaj hojność to jest normalna sprawa. Jestem hojny, nie? Dlaczego? Bo dawać jest bardziej błogosławioną rzeczą niż brać. Tak to jest w duchowości. Lepiej komuś coś dać niż od kogoś coś dostać. Rozumiecie to? <gryw> Lepiej komuś coś dać niż od kogoś coś dostać. I teraz trzeba głowy przestawić sobie na to. Lepiej się poświęcić, niż, niż żeby się tobie ktoś poświęcił. Rozumiesz? Lepiej komuś pomóc, niż tobie ma ktoś pomóc. Lepiej. Ja nieraz miałem sytuację, przyjaciele, że ktoś miał trudną, jakąś trudną sytuację w życiu. Mówi, co ja mam teraz zrobić? Ja mówię, idź służyć. Słucham? Ja sobie nie mogę za sobą dać rady. Ja mówię, dobrze, idź służyć. Ale ja jestem taki rozbity wewnętrznie. mówię, w piątek jest ewangelizacja, idź głosić. Ale jestem rozbity. Ja mówię, ale co masz? Rękę urwaną, nie możesz mikrofonu trzymać? Nie, no mogę. To idź, weź mikrofon i głoś ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A co ty masz do roboty, mówię, w piątek wieczorem? Siedzieć i użalać się nad sobą? No, ale ja tak potrzebuję zbudowania. Ja mówię: posłuchaj, do tego głoszenia w ten piątek nie potrzebujesz żadnego zbudowania, potrzebujesz ręki, mikrofonu i głosu. Masz, mam, idź głoś. Słuchajcie, niejedna osoba tak zrobiła, potem przychodzi ty, w ogóle, sorry, w ogóle nie. Ostatnio dziewczyna do mnie podeszła, taka, mówi: Artur, nie rozmawiajmy już o tych rzeczach, o których ci mówiłam wcześniej, okej? Okay? Ja mówię: w porządku. <noise> już nie chciała się spotykać, już nie chciała terapii, nie chciała już. Wiecie dlaczego? Poszła szerzyć królestwo. Odkryła w sobie wojownika. Przestała bez przerwy patrzeć na koniec swojego nosa. Zrozumiała, że bardziej błogosławioną rzeczą jest zdawać niż brać. Co się stało? Raptem jej problemy puściły, raptem. Nie mówię takie zawsze. Są ludzie, którym potrzebna terapia, którym potrzebna, potrzebny dłuższy dystans. Okej, okay, ja to wszystko rozumiem. Natomiast wielokrotnie pcham tak ludzi, mówię, idź, działaj, służ, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Druga księga, to wam przeczytam, bo to jest dłuższe trochę, to muszę to wziąć z Biblii. Tego nie notowałem. Druga księga królewska, 13 rozdział. Druga księga królewska, 13 rozdział. Od 14 do 19 wersetu. A gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, płacząc nad nim rzekł, Ojcze mój Ojcze mój rydwanie Izraela i konnico jego. Wtedy rzekł do niego Eliasz, Elizeusz przynieś łuki strzały. I przyniósł do niego łuki strzały, a potem rzekł do króla Izraelskiego, połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę, a gdy Elizeusz złożył swoje ręce w rękach króla, a Elizeusz złożył swoje ręce w rękach króla, potem rzekł, otwórz okno na wschód, a gdy otworzył, rzekł Elizeusz, strzelaj i wystrzelił. A ten rzekł, strzała zwycięstwa od Jahwe i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków, pod afek doszczętnie, następnie rzekł: Zabierz strzały, a gdy zabrał, rzekł do króla Izraelskiego: Uderz nimi o ziemię. I uderzył trzy razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł: Należało pięć lub nawet sześć razy uderzyć, wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko trzy razy pobijesz Aramejczyków. Przyjaciele, przychodzi człowiek do proroka. W tym wypadku mamy obraz tego, jak człowiek odrodzony z Bożego Ducha rozmawia z Duchem Świętym. Tutaj Elizeusz jest symbolem Ducha Świętego, ten król jest symbolem odrodzonego z Bożego Ducha człowieka. Przychodzi do niego i mówi, co mam robić. I Duch Święty wyjaśnia mu, co mam robić. Natomiast on, już zadowolony po pewnym akcie informacyjnym, Jaki się staje? No nie dbały. Trzeba dokładnie wykonywać wytyczne duchowe. Czemu on uderzył tylko trzy razy? Czemu zrobił to tylko trzy razy? Odpowiedź jest prosta: nie chciało mu się uderzać więcej. On już był zadowolony z informacji, że on zwycięży króla aramejskiego pod afek, dostał proroczą informację i obsiadł na podwoziu. Mąż Boży się zagniewał, powiedział, czemu tylko trzy razy uderzyłeś? Czemu tak mało? Czemu nie uderzyłeś cztery, pięć, sześć? Czemu nie tłukłeś? Czemu nie było w tobie tej euforii i nie tłukłeś tym kołczanem o ziemię? Duch Święty pyta, czemu obsiadasz na małym? Czemu niedokładnie coś robisz? Czemu tylko troszkę? Czemu angażujesz się w dziewięćdziesięciu procentach jedynie? Czemu bierzesz moją prawdę i realizujesz ją w połowie? Mówiąc jesteś Bogiem łaski? Przebaczysz. Tu nie chodzi o przebaczenie. Tu chodzi o pragmatyzm. Facet mógł zawinąć Aram na zawsze. Amen. I staliby się Aramejczycy, niewolnikami Izraela do końca dni. Ale jaki był niedbały? Tylko trzy razy. Mnie to wystarczy, Panie. Dlaczego? Dlaczego nie na maksa? Dlaczego nie do końca? Dlaczego nie idziesz dalej? Dlaczego nie głębiej? W duchowej rzeczywistości. Jedna z fundamentalnych zasad to jest zasada kompletności. Kompletność to jest coś takiego, w czym nie braknie żadnego elementu. Trzeba wszystkie elementy składać do kupy, żeby coś zadziałało, przyjaciele. Nie można troszkę. Piąta mojżeszowa, 5:33 mówi: Idźcie dokładnie drogą, jaką nakazał Jahwe, Wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli na, na ziemi, którą posiądziecie. Jeżeli chociażby w najmniejszej mierze w sposób niekompletny realizujesz duchowe zasady, to po pierwsze otwierasz się na śmierć w różnych jej aspektach. Choroba, niemoc, braki finansowe, kłopoty relacyjne to są wszystko symptomy śmierci. Po drugie otwierasz się na niepowodzenie. Różnego rodzaju niepowodzenie, a po trzecie otwierasz się na skrócenie fizycznego życia. Przeczytam jeszcze raz. Idźcie dokładnie, kompletnie drogą, jaką nakazał Wam Jachwę. Słowo droga i doktryna to jedno słowo. Wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się Wam dobrze powodziło i abyście długo żyli na ziemi, którą posiądziecie. A więc dokładne wykonywanie bożych prawideł, ono realnie przynosi błogosławieństwo. Już nie masz tylko krzyku: Jestem błogosławiony, bo Chrystus stał się przekleństwem, bo miałbym błogosławieństwem. Co mi jest z tego, że ja tak krzyczę? Jak ja jednocześnie niedokładnie wykonuję dzieło pańskie. Jak ja jednocześnie wykonuję zasady boże w kilku procentach. Na przykład. Co mi jest z tego, że ja tak krzyczę. Pokażę Wam to na sferze uzdrowienia. Człowiek przyjmuje uzdrowienie i mówi, jestem zdrowy. Ale pojawia się ból, pojawia się jakiś problem fizyczny i człowiek się wycofuje z tego, w co uwierzył. Wycofuje się. I znowu myśli, jestem chory. Czemu nie idziesz do końca? Czemu nie idziesz do końca? Jak miałem wodę w kolanie, zrobiła mi się woda w kolanie, bo byłem na jednej konferencji i tak mnie poniosło, że w ogóle tak wywijałem, że w ogóle zrobiłem sobie wodę w kolanie. I wróciłem w ogóle z tego kolaną mi spuchło woda w kolanie. Pracowałem na wózku widłowym wtedy, w pracy. Moja żona dopiero co była świeżona wrócona, moja mama też. No więc oczywiście obydwie przekonywały mi Artur iść do lekarza, iść na zwolnienie. Ja mówię, nie, nie pójdę na zwolnienie, bo ja jestem jak zwykle jaki, zdrowy, bo ja jestem zawsze zdrowy. Na zwolnienie chodzą ludzie chorzy. Ja nie chodzę, bo jestem zdrowa. Kolano miałem człowieku jak arbus. Tak chodziłem, chodzę więc. Do pracy jeździłem na rowerze wtedy. Nie miałem jeszcze samochodu. Jeździłem do pracy na rowerze, tam było 2,5 km. Ode mnie od domu. Teraz na rowerze nie mogłem jechać, bo mi się noga nie zginała. No więc zacząłem tam chodzić. Więc musiałem wyjść godzinę wcześniej, żeby tam dojść. Więc godzinę szedłem do pracy z tą nogą. W ogóle jak przyszedłem do pracy, to było lato. Słuchajcie, miałem krótkie spodenki. Usiadłem na ten wózek, w ogóle na ten wózek się władowałem. Nie zobaczyła kierowniczka. Mówi, co ci jest. A ja mówię, ale co pani kierowniczko? Jak, jaką ty masz nogę? Ja mówię, Normalno. Ona mówi, Artur, ty masz spuchnięte kolano. A ja mówię, pani kierowniczko, mówię, jest wszystko dobrze, no drobny defekt. Ale mówi, ty nie możesz w takim stanie pracować. A ja mówię, dlaczego nie mogę pracować? Ja chory jestem. A bolało mnie wszystko od tego kolana po czubek głowy, ludzie. Ona mówi, przecież możesz iść do lekarza. Ja mówię, pani, pa, pani kierowniczko, do lekarza chodzą chorzy, no chorzy. Ja wiem, że ty jesteś wierzący, bo już tam wszystkim Ewangelii ogłosiłem w tej pracy. Artur, ja wiem, ja to rozumiem, mówi, ale ja mówię, pani kierowniczko, jest dobrze, no, jest dobrze. Po tym godzinę wracałem i mówiłem do kolana. I mówiłem do tej wody, jak tam wlazłaś, tak wyjdziesz. I tak sobie chodziłem, rozumiecie? I trwało to, nie pamiętam już ile, tydzień czy dwa tygodnie. I ona się zaczęła wchłaniać. Wiecie czemu? Bo musiała. Bo musiała. Bo pan kolana życzył sobie, żeby się wchłonęła. Pan kolana jeszcze nie był na tyle rozwinięty, żeby spowodować, żeby nie powstała. Rozumiecie? Ale był na tyle już rozwinięty, żeby nakazać, aby zniknęła. Nigdy się nie wycofałem. Nigdy. Nigdy. Pamiętam, jak diabeł mnie atakował pięć razy. Miałem sytuację w swoim życiu, że przestawałem oddychać. Jak zrobiliśmy taką dużą ewangelizację, wtedy przyjechał taki ewangelista z Litwy do Polski. Robiliśmy auto, autokarami z Polski, woziliśmy ludzi do Krakowa. Służba tego ewangelisty płaciła za te autokary. I nas woziliśmy tysiące ludzi. I ja tam głosiłem. Pamiętam, to była moja największa ewangelizacja, kiedy głosiłem przed tym ewangelistą, do tych kilku tysięcy ludzi tam w Krakowie. Ja potem miałem takie akcje: słuchajcie, ja się dusiłem. Po prostu odbierało mi dech. Pamiętam, pierwszy raz, stało się to w nocy. Ja się obudziłem, nie oddychając. Nie wiedziałem, co się dzieje. W ogóle w, pewnym, w pewnej chwili to zacząłem panikować, bo, 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 bo nie wiedziałem, co się dzieje. Pobiegłem, bo ja spałem wtedy w kuchni, Sarcia była mała, jest spała z Agatą. Ja spałem sobie w taki, na takim materacu spałem sobie po prostu, bo Sara cały nocy jadła i ja chciałem normalnie spać, żeby do pracy chodzić, więc tam sobie spałem, pobiegłem do, do Agaty, obudziłem ją, zacząłem szarpać i, i pokazałem w ogóle, co się ze mną dzieje. Położyła na mnie ręce, natychmiast mi to wróciło. Drugi raz też miałem taką akcję w nocy, przebudziłem się. Tylko już teraz usiadłem na łóżku, na tym materacu i zacząłem myśleć o tym, że zaraz mi wróci oddech. Wiecie, nie wiem, kto z Was miał jakąś, jakiś taki przy, przypadek, jeżeli chodzi o utratę powietrza, więc o, wiecie, o co chodzi. Tak. Tak, sekundy mijają jak lata, jak się nie oddycha. Rozumiesz, sekunda nieoddychania, wiesz, że nie masz nad tym kontroli. Nie oddychasz. No i to teraz. To nie to, że cię brzuch boli, że cię noga boli, że cię plecy bolą. Nie możesz oddychać. Jedna, I w ogóle i wiem jedno, nie mam szans żadnych. Jeśli. Nie moja wiara teraz w Boże Prawidło, że zły nie może mnie tknąć, tak? Żadnych szans. Żadnych szans. Bo ty nawet nie zadzwonisz po pogotowie, bo jak? Zanim przyjedzie pogotowie, no ileż lecz jak bez powietrza wytrzyma? Trzy minuty, cztery, może pięć, jak tam ktoś jest jakiś kozak, no. A potem finisz i śmierć. Siedziałem i myślałem tylko o tym, że żyję i żyć będę bo Chrystus umarł za mnie I, to mi wró i ten dech mi wrócił. Posłuchajcie, trzeciego, trzeci, za trzecim razem, jak mnie to sieknęło, też jakoś to było w nocy, tylko nie wiem, chyba nie spałem, modliłem się, tak, pod, podczas modlitwy, to mnie sieknęło, to taka jedna myśl mi tylko przeszła przez głowę, choćbyś mnie zabił, nie przestanę wierzyć. I modliłem się i siedziałem w ogóle i nie oddychałem. Potem zdarzyło się to jeszcze dwa razy w moim życiu, już się nigdy nie zdarzyło. Dlaczego? Dlatego, że nigdy jedną myślą nie odszedłem od faktu, że nie umrę, ale będę żył i opowiadał będę dzieła pana. Kiedy miałem wypadek samochodowy i toczyliśmy się w samochodzie i wszystko trzaskało, szyby, w ogóle samochód zmasakrowany, 11 metrów się toczyliśmy. A jak krzyczałem, diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. Pamiętam, miałem tylko pięć palców anioła odznaczonych na ręku człowieku. Byłem tak wbity w siedzenie. Potem tylko miałem z jednej strony kciuk, a z drugiej cztery palce tutaj na ramieniu. I żadnego siniaka więcej. Tylko w tych miejscach miałem pięć siniaków. Byłem wciśnięty w siedzenie. Rozumiecie? Ale co? Krzyczałem Bożą prawdę. Dlaczego? Bo w nią wierzyłem kompletnie. Kompletnie w nią wierzyłem. Kompletnie w nią wierzyłem. Ja następnego dnia miałem usługę w Gdańsku. Rozumiecie? I byłem do niej dobrze przygotowany. Ja nie mogłem umrzeć dzień przed tą usługą. Bo to jest nieprofesjonalne. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ja chcę Wam pokazać w ogóle, jak, jak to wygląda. To się tak nie umiera. Ja wiedziałem, jak się umiera. Wiecie, jak się umiera? Umiera się w chwale. W chwale się umiera. Nie umiera się na chorobę, w wypadku. Z biedy, tylko w chwale. Taka jest śmierć chrześcijanina. W chwale. Hejgen pisał o takiej kobiecie, która w wieku tam 60 lat rozchorowała się, wierząca osoba. Hejgen do niej przyjechał, modlił się o nią, a ona mówi: Bracie, jestem gotowa, aby odejść do pana. Hagen powiedział, siostro, rozumiem, ale jak myślisz, czy większą chwałę Panu odda to, że umrzesz, czy że będziesz żyć? Ona mówi, no, że będę żyć. On mówi, więc żyj. I ona powiedziała, dobrze, bracie, przyjmuję uzdrowienie i przyjęła uzdrowienie. Co się dzieje dalej? Rzecz się dzieje 50 lat później, w tym samym domu. Opisuje to jej prawnuczka, Mówi babcia w wieku tam 110 czy 111 lat, zeszła jak co dzień z pięterka zrobić sobie herbatę. I powiedziała do mnie tak, Wnusiu, dzisiaj odchodzę do Pana. Usiadła, wypiła herbatę i odeszła. I to jest odejście w chwale. 110 czy 111 lat, 50 lat jeszcze żyła po tym uzdrowieniu. Bo ona zrozumiała, że w chwale odchodzi się do Pana. W chwale! Nie na chorobę w wieku 60 lat. W wieku 60 lat to Smith Wrigley Sport służbę rozpoczął dopiero. Rozumiecie? Dopiero wziął się za czynienie dzieła pańskiego, jak miał sześć dych. <grych> tak, dopiero się rozkręcił chłop. Dlaczego tak się tak może być? Bo człowiek wykonujący dzieło Boga na leżycie zaczyna z niego czerpać wszystko łącznie z długim życiem. Chcesz być szczęśliwy? Chcesz długo żyć? Chcesz odnosić sukcesy w królestwie Bożym? To musisz być człowiekiem, który kompletnie wykonuje dzieło Boże. Nie na pół gwizdka. Człowiek, który wykonuje na pół gwizdka dzieło Boże, nie nadaje się do szerzenia królestwa. Słowo Boże mówi, że ktoś, kto bierze rękę, się bierze za pług, żeby orać i ogląda się do tyłu, to się nie nadaje. Rozumiecie? W ogóle Jezus nie był humanistą. Przychodzi do niego człowiek i mówi: Pójdę za tobą, ale pozwól mi pochować ojca. A on mówi: Niech umarli grzebią umarłych swoich, ty chodź za mną. No cholernie nieprzyjemna sytuacja, tak? Człowiekowi umarł ojciec. Jak byś się czuł? Jakbyś przyszedł na przykład do mnie i byś powiedział do mnie tak, Artur: Ja pójdę na tę ewangelizację, ale mam pogrzeb. To by się przesunął na jutro. Ja bym ci powiedział na przykład, ale to zrób pogrzeb innym razem. Jemu i tak już nic nie pomoże. Dziś masz ewangelizację. Amen. Co masz dziś? Ewangelizację! Bo tata czy mama, tak, umarli. Ty masz nieść życie. Czy pochowasz mamę czy tatę jutro czy pojutrze, to naprawdę im się nic nie stanie. Naprawdę nic im się nie stanie. A dzisiaj masz co? Ewangelizację. Agata, mama, odeszła chyba w środę, to było, czy w czwartek? Agata miała głoszenie w najbliższą nie, w niedzielę, zaraz po tym. Ja się pytałem, mówię, a przecież ją próbowali wskrzeszać, już tam przecież takie akcje były, że oni do trzeciej w nocy ją wskrzeszali, w ogóle funkcje życiowe do niej wróciły. Tam były takie akcje, że bo, bo, ta katorga taka. Ja pytałem Agatę, mówię, czy, co, co z niedzielą? Ona mówi, jak co z niedzielą? Ja mówię, no jak się czujesz? A Agata mówi, Artur, czy to jest ważne, jak ja się czuję? Ja mam głoszenie w niedzielę. Jakie ma znaczenie, jak ja się czuję? Ja mam głosić do ludzi życie, uzdrawiać chorych i wypędzać demony w tą niedzielę. A ja widziałem, jak ona cierpi. Bo jest człowiekiem i ma emocje. Amen? Tu nikt nie mówi, że to emocje są tobie zabrane, tylko ty musisz zrobić krok dalej. Krok dalej. Zobaczcie. Nasz syn zrobił prawo jazdy. Eee, mieliśmy. W, w, wtedy trzy samochody, bo jeszcze ten jeden nie był do kościoła oddany. Czyli mieliśmy trzy samochody. I on mówi tak. Mamy też takiego Saba, więc on myślał, że tego Saba mu damy. A ja mu kupiłem samochód za dwa tysiące. Taki samochód akurat. Opla Astre za dwa tysiące. Gdziekolwiek by się nim nie obtarł, to by się nic nie stało. Bo Rozumiecie? Mówię, będziesz się uczył jeździć. Koła ma, podwozie ma, silnik też, hamulce najważniejsza sprawa. Tak. I mówię, ucz się chłopie jeździć. I w tym czasie uruchamialiśmy nową linię ewangelizacyjną. I ja wyszykowałem tego saba, żeby on jeździł na ewangelizację i dałem go do kościoła. I dałem Sebastianowi, mówię, Sebastian, będziesz nim jeździł, będziesz robił ewangelizację. I Wiktor przychodzi do Agaty. Agata siedziała wtedy kuchni, ja byłem na usłudze, i on mówi do niej: tak. Jak ja chciałem saba, to mi nie daliście. A teraz daliście go Sebastianowi. Jakada tak usiadła naprzeciwko niego, to syn nasz. I mówi do niego tak, Wiktor, bo widzisz, Sebastian to jest mój brat w Chrystusie. A ty nie. Chłopakowi napłynęły łzy do oczu i wyszedł z kuchni. Ktoś powie, co to było? Wiesz, co to było? Wykonywanie dzieła Bożego kompletnie. Gdyż napisane jest, nie znasz nikogo według ciała. Nikogo nie znasz. Jeśli twoje dziecko jest nieodrodzone z Bożego Ducha, to jest piętro niżej niż twój brat w Chrystusie odrodzony z Bożego Ducha. Taka jest prawda. Reszta to sentymenty. I teraz trzeba głowę do tego dopasować. Rozumiecie, o czym mówię? Bo jak się nie dopasuje do tej prawdy głowy, to będziemy dzieło Boże wykonywać niedbale. I będziemy się ładować w przekleństwo. Główne. Główne przeszkody na drodze duchowej odpowiedzialności to przede wszystkim lęki. To jest na dzień dobry. Lęk to jest największa przeszkoda w tym, aby poważnie podchodzić do wykonywania Bożego dzieła w sposób dokładny. Lęk, którego serdecznie nienawidzę. Nienawidzę lęków. Lęki zabrały mi kawał życia. Rozumiecie? To przez lęki stałem się przestępcą. Przez lęki. Po drugie, to jest brak poznania. Musicie być ludźmi, którzy głęboko znają Boże zasady. Nie możesz się domyślać. Ty nie możesz nie wiedzieć. Masz Pismo Święte? Jeżeli masz Pismo Święte, to Pismo Święte musi stać się dla Ciebie czymś ważnym. Pismo Święte nie jest Bogiem. Pismo Święte to nie jest słowo Boga. W Piśmie Świętym jest słowo Boga, ponieważ słowem Boga jest Jezus. W Piśmie Świętym jest opisany Jezus, szeroko pojęty Jezus, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. To jest słowo Boga. Pismo Święte też zawiera w sobie, zważywszy na to, że zawiera opis Chrystusa, masę prawd. Skorzystaj z tej starej księgi. Nie pod kątem teoretycznym, bo pod kątem teoretycznym to zrobiliśmy proroczy ruch i ją skopaliśmy. Rozumiecie? Żeby nikt nie myślał, że to jest Bożek. Żeby ruchy protestanckie nie wieszały sobie Biblii na ścianie, bo to nie jest Bożek. Więc proroczo skopaliśmy Biblię. Ale ja jestem człowiekiem, który z Biblii korzysta przez całe swoje życie. Nie jako materiału teoretycznego, tylko jako miejsca, w którym jest zapisana prawda Boża. Musisz być człowiekiem pisma. Rozumiesz? Nie litery, lecz ducha. Musisz zasady duchowe mieć obcykane. Musisz wiedzieć. Po drugie, musisz być w bliskiej relacji z Bogiem, żeby te zasady duchowe ożywały w Tobie. One muszą ożywać w Tobie. Nie tylko masz o nich wiedzieć, ale one muszą ożywać w Tobie. Ożywać. Rozumiecie? Trzecia rzecz to jest fałszywa nauka. Ogromny błąd. Błagam Was. Wytnijcie ze swojego jadło duchowego wszystko, co jest w jakikolwiek sposób sprzeczne z prawidłami Bożymi, które my głosimy. Głosimy czyste prawidła Boże. Czyste. Dlatego jesteśmy w taki sposób traktowani przez inne kościoły, ponieważ oni nie głoszą czystych prawideł Bożych. A jeśli głoszą, to nie czynią. A my na domiar wszystkiego czynimy te rzeczy i robimy to publicznie. Jest masa różnej nauki. Wszystkiego słuchajcie, jak chcecie. To nie chodzi o to. Natomiast, zważajcie na to, co wam służy, tak? i nie przyjmujcie bezkompromisowo różnego rodzaju teorii ludzkich. Teorii. Rozumiecie? bo to jest naprawdę bardzo łatwo się zgubić. Ja na przykład zauważyłem taką rzecz, że ludziom na przykład nie idzie inaczej nie chcą praktykować, chcą być nie, chcą, są niedbali w realizowaniu Bożych prawideł, to oni sobie odnajdują taką niszę w chrześcijaństwie, która jest tak zwaną niszą przeżywania. Czytają książki tych ludzi, którzy mówili, że spotykali aniołów, są tacy ludzie, którzy całe życie spotykają aniołów. I teraz czyta, ludzie czytają, tych że się cieszą. O, bo on spotkał anioła, ja też spotkam anioła. Ja nie wiem, czy spotkasz anioła. Może spotkasz. Mnie, ja tam ja, ja specjalnie nie mam parcia na anioła. Bo po co? Anioł to jest taka postać, co przychodzi do ciebie w tym momencie, żeby ci przynieść jakieś poselstwo na przykład, tak? No ale jak ty potrzebujesz anioła do tego, żeby usłyszeć poselstwo, to ja się pytam, jaka jest twoja relacja z Duchem Świętym? to anioła trzeba do Ciebie posłać? To łopatologicznie musisz dostać, żeby zrozumieć prostą prawdę? To wewnętrzne przekonanie jest dla Ciebie czym? Głównym? Że anioła, żeby na Ciebie huknął? Zobaczysz anioła, przerazisz się albo, za, albo się zachwycisz, prosisz, o Pan posłał anioła, anioł, anioł mi powiedział, że Bóg jest dobry. Ja mówię, naprawdę? Tak, teraz jestem taki przekonany, że Bóg jest dobry. Ja mówię, wiesz co? No to trudno, no co powiem, no. Co mam ci powiedzieć? No tak Bóg działa, no jak jesteś tępy, to ci posyła anioła. Jakbyś był w ogóle ogarnięty, to byś nie potrzebował anioła, bo masz całego świętego ducha w sobie, który jest panem aniołów. Bo w mojej Biblii jest napisane, że aniołowie, tak, są sługami dla nas. Ja aniołów na wojnę posyłam. Dokument. Policji. Rozumiecie? Do Białego Domu, naszego polskiego. Ja aniołów posyłam na ulicę, żeby dbali o to, aby nie, abyśmy nie mieli wypadków samochodowych. Ja posyłam aniołów wtedy, kiedy potrzeba, żeby ludzie mieli zorganizowaną pracę, żeby kontrakty z nimi podpisywali, żeby przekonywali ludzi w urzędach skarbowych, że nasza jest racja, a nie czyjaś. Od tego są aniołowie żeby kłaść ręce na dyrektora ZUS-u, tak? Od tego są aniołowie, to są wojownicy. Rozumiecie? Ochroniarze, niebiańskie bandziory. A jak od czasu do czasu Bóg musi posłać anioła do kogoś, żeby mu informacje przesłać, to coś nie halo z tym człowiekiem. Rozumiecie? Coś nie halo. Bo ludzie bardzo łatwo uciekają w taką pseudoduchowość. Teraz się w tym rozkręcę i będę się w tym rozkładał. Tak samo jak jest z każdą inną taką sferą przeduchowienia. Rozumiecie? Bo łagam was, uważajcie na to, bo to jest bardzo proste. Jak życie komuś nie idzie, to bardzo łatwo wpaść w nadduchowość. Teraz się otoczę taką aurą i będę taki... O, taki będę. A tu nie chodzi, żebyś był taki... Tylko, żebyś Chrystusa niósł ludziom, żebyś uzdrawiał chorych, żebyś wypędzał demony, żeby diabeł na dźwięk Twojego imienia dostawał rozwolnienia w piekle. O to tu chodzi. A nie, żebyś, rozumiesz, otoczył się jakąś taką głębią duchowości. Po co Ci to? Ja się pytam, po co? Co to jest? Wiecie, moja żona, wspaniała, prowadzi warsztaty. Takie warsztaty, takie spotkania z mężatkami u nas w kościele. I ona uczy te dziewczyny nasze, jak być szczęśliwą mężatką. Tylko totalnie ich uczy inaczej, niż w ogóle mogłoby się wydawać. Na przykład uczy te dziewczyny, jak mają być. Księżniczkami seksu. I ona ją robi wykłady na ten temat. Rozumiecie? Ona nie uczy ich, jak się, męż, jak się ze swoimi mężami modlić, tylko uczy ich, jak się ze swoimi mężami pieprzyć. A wiecie dlaczego? Bo to działa. Bo seks w małżeństwie jest jak modlitwa między człowiekiem a Bogiem. Tylko to jest wszystko takie. Mm. Mm -hmm. To jest normalne. I szczęśliwe małżeństwo to małżeństwo odpalone seksualnie. Proste jak drut. Bo jak oni się będą razem modlić, a nie będą mieć regularnych orgazmów, to ja nie wróżę temu małżeństwu szczęścia. Bo małżeństwo jest natury ziemskiej, a nie niebiańskiej, bo w niebie nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Ok? I nie będzie orgazmów w niebie. Orgazmy są na potrzebę ziemi. Amen. To proste jak drut, po to, żeby utrzymać bliskość. Amen. Proste. Rozumiecie o co tu chodzi? I to jest duchowe, bo to doprowadza do zjednoczenia małżeństw, do realnej bliskości, do tego, że mąż i żona są jak jeden organizm i że oni się do siebie uśmiechają i oni chcą ze sobą być. A jak ona by ich uczyła, że oni się mają modlić ze sobą, to był kłopocik. Czasem można się i pomodlić razem. Ja nie pamiętam, czy ja, się, czy ja się... Może się modliłem kiedyś z moją żoną. Rozumiecie? Ona mi, przypo... ona mi nie przysyła zdjęć z wersetami z Biblii. Ona mi przysyła zdjęcia swoich piersi, jak jestem na usłudze. Bo ja nie potrzebuję zdjęcia z Biblii. Ja mam swoją Biblię. Ja potrzebuję cycków mojej żony zgodnie z przypowieściami Salomona. Bo tak mówi Salomon. Ciesz się piersiami swojej żony. No to dostaje zdjęcie. Wow! Piersi mojej żony. Jestem szczęśliwy. Wykonuję co? Boże dzieło dobrze. Ja jestem szczęśliwy. Ona szczęśliwa. Bóg szczęśliwy. Diabeł nieszczęśliwy. Wszystko jak w niebiańskim kalendarzu. Prosto i klarownie. Kompletnie. Jak ona by mi wysyłała wersety z Biblii, to ja bym siedział i bym się po łysinie drapał. Rozumiecie? Bo ja naprawdę sam umiem czytać Biblię. Tak mam. I mam ją zawsze ze sobą. I moja żona wie, czego ja potrzebuję, jak jestem na usłudze. Bo ona mnie zna 26 lat. Rozumiecie? I dlatego nasze małżeństwo jest szczęśliwe. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy kumplami. Tak, jesteśmy partnerami w służbie, jesteśmy dwójką wojowników, która idzie razem, ramię w ramię. I to jest szczęśliwe małżeństwo. I realizuje się to, o czym mówię tutaj, bo nie wchodzimy w żadne dziwaczne, poboczne nauki. Ja przeczytałem wszystkie możliwe chyba książki przetłumaczone na język polski, jeżeli chodzi o małżeństwo, i 95% należy spalić. Słowo honoru: Spalić. <laughs> Niektóre są takie, które się nadają, nie? Ale większość to się nie nadaje do niczego. Tak jak większość w ogóle książek chrześcijańskich nie nadaje się do czytania. Rozumiecie? Naprawdę, lepiej kupić sobie świecką książkę jakąś, o jakichś sprawach technicznych i się przynajmniej czegoś dowiedzieć. Rozumiecie? Ja na temat perspektywy proroczej dowiedziałem się najwięcej z książki, której napisał Nienawrócony Człowiek. Bo jak czytałem książki o perspektywie proroczej e, odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, to większość tych książek się nie nadawała. Bo oni się dzielili jakimiś dziwacznymi, subiektywnymi doświadczeniami, które nie można było przekuć na obiektywną naukę. Rozumiesz? Bo mnie naprawdę nie kręci to, że, że, że ktoś spotkał anioła. Ale mnie naprawdę kręci to, aby znać zasady czytania duchowej rzeczywistości, bo to należy do mojej codzienności. Czwartym elementem z pięciu takich blokad to jest bunt przeciwko prawdzie. Jeżeli się buntujesz przeciwko prawdzie, to sobie strzelasz w kolano. Prawda jest pierwsza i ostatnia. To alfa i omega, początek i koniec wszystkiego. Nie wolno ci się buntować przeciwko temu. Jeśli nie rozumiesz tej prawdy, módl się, szukaj Boga w tym. Ale powiedz, zgadzam się z Tobą, Panie, i będę teraz szukał Twojej obecności w tym temacie. Najpierw się zgadzaj z Bożą Prawdą, bez względu na to, czy rozumiesz, czy nie, a dopiero potem szukaj Boga w tym. Bierz ją sobie na warsztat. Wypisz ją sobie na kartce i módl się. Powiedz, panie, mózg mój się buntuje przeciwko temu, ale ja wiem, że to jest prawda, bo to ty powiedziałeś. Ale nie trybie, panie. Pomóż mi, Duchu Święty. I ostatnia rzecz to jest relatywizm wobec prawdy, czyli ustawianie prawdy pod siebie. Bo ja tak przeżywam, bo ja tak mam, bo tak mnie wychowali, bo tak mnie nauczyli. To się zmień. Bo przeszedłem takie traumy w życiu, to zrób sobie terapię. Ale nie podchodź do prawdy relatywnie, nie podchodź do prawdy z perspektywy swojego doświadczenia. Nie podchodź do tej prawdy. Rozumiesz? To, że w ogóle Ty nie byłeś kochany w rodzinie, że Cię nie kochała Matka, nie kochał Cię Ojciec, nie okazywali Ci tej miłości, powiedzmy, to w ogóle nie oznacza, że nie ma przestrzeni okazywania miłości. Nie wchodź w relacje i nie bierz przykładu z tego, czego ty doświadczyłeś, tylko przyjdź do Boga i powiedz, Panie Boże, nie potrafię uwalniać miłości. Wiem, że mam całą miłość w sobie, ale zagroma nie potrafię uwolnić jej do drugiego człowieka. Cały czas jakiś spięty jestem przy tym człowieku, zamknięty na tego człowieka, ciągle myślę, że coś mi ten człowiek zrobi. W ogóle takie mam jazdy, Panie Boże. Ale wiem, Panie Boże, że mam uwalniać miłość wobec tego człowieka, tylko nie umiem, więc mnie naucz. Pomóż mi, Duchu Święty, w tym, bo wiem, że taka jest Twoja prawda. Jest napisane, jedni drugich brzemiona noście. Przychodzisz, mówisz, Boże, ja nie tylko nie chcę nosić czyichś brzemion, ale ja w ogóle bym chciał, żeby moje brzemię ktoś poniósł. W ogóle nie chcę się poświęcać dla drugiego człowieka. Nie mam takich emocji. Po prostu, rozumiesz? Ale wiem, Panie Boże, że to jest Twoja prawda. To naucz mnie tego Duchu Święty, bo ja nie chcę być niedbały w, 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 w duchowych sprawach. Chcę być rzetelny pod każdym względem. I coś Ci powiem, to jest naprawdę Twoja w ogóle odpowiedzialność. Każdego z Was. Ja mam swoją i każdy z Was ma swoją. Nie ma zbiorowej odpowiedzialności w niebie. My sobie tutaj zakładamy, wiecie, kościoły, wspólnoty na ziemi. Jesteśmy razem i działamy razem, modlimy się razem i, i razem uderzamy w ten świat, ale w niebie my odpowiemy za swoje rzeczy życiowe sami osobiście. Sami i nagrody dostaniemy albo nie dostaniemy z uwagi na to, jakie decyzje podejmowaliśmy tutaj w życiu. Rozumiecie? I byłoby mi naprawdę bardzo przykro, że tutaj stoję i jestem na, na, na tym rozdaniu nagród. Ktoś dostał piękną złotą koronę a mnie wsadzą. Nie wiem, co mnie wsadzą. Beret na głowę jakąś czapkę, dadzą łopatę i powiedzą hej, Przykra sprawa, bo to już sytuacja wieczna. Wiesz o co chodzi? Wiecznie w papierowej koronie, jak na trzech króli. Rozumiesz o co chodzi? No bez przesady. Nie chcę takiego, nie chcę takiej wieczności, że ludzie wokół mnie będą zarządzali kosmosami, a ja będę sprzątał przy jakieś tam. nie wiem co. Przed drzwiami tam. Nie chcę tak. A po drugie, nie chcę na Ziemi odnosić porażek. Nie chcę porażek odnosić na Ziemi, rozumiecie? Bo chcę spędzić te życie naprawdę twórczo, kreatywnie i chcę być szczęśliwy. Ja naprawdę chcę być szczęśliwy. A żebym ja był szczęśliwy. I żeby moja służba miała wymierny efekt, to ja muszę trzymać się prawideł bożych jak koń dyszla. Muszę służbę Bożą pełnić dokładnie, kompletnie. Zgadzać się w 100% z Bogiem i w 100% realizować to, co powiedział Bóg. Nie w 99. Po prostu. Zależy mi na tym, żeby wam to poselstwo zostawić. Wiecie czemu? Powiem wam dlaczego. Dlatego. Że będziecie się coraz szybciej toczyć tutaj. Kościół w Poznaniu będzie nabierał rozpędu. Nabierać będziecie rozpędu. Będzie coraz większy rozpęd tutaj. Coraz większe znaczenie będzie wasze. Coraz większy wpływ będzie na ludzi. Również będzie coraz więcej różnych trudności. Bo im większy będzie rozpęd, tym większe tarcie. Wiecie o co chodzi? Im większa siła, tym większe tarcie. Wiecie, że nie zaskoczymy tego świata, jak nie będziemy kompletni bo ten świat nie jest niekompletny. Ta pani policjantka, ona mnie wzięła tam na bok. I ona mówi, popatrzyła mi w oczy, mówi, wie pan, że muszę to robić. Wiem, mówię. W porządku. Rozumiecie? Ona się swoją, swoim wyrazem tłumaczyła. Musimy. Ja mówię, wiem, że musicie. Na mnie jest to na rękę. Ja mówię, wiem. Musicie to robić, bo takie jest prawo. Rozumiem to. Ale o co chodzi? To nasza siła jest siłą naczelną. I Wasza siła tutaj, ona będzie widoczna coraz bardziej wśród ludzi. Coraz bardziej. Dlatego musicie być kompletni. Rozumiecie? Kompletni. Kompletni, kompletni, kompletni. Wstańmy, proszę. Ojcze. Ja modlę się i dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Ci, że Twój święty Duch jest w nas i wokół nas. Ojcze, ja dziękuję Ci tutaj za cały Kościół w Poznaniu. Dziękuję Ci za Bartka i za Małgosię. Dziękuję Ci za to, że są w tym miejscu z sercem i wolą. Ojcze, dziękuję Ci za to, że cały Kościół tutaj nabiera rozpędu. Dziękuję Ci, że. Twój święty Duch mówi do ludzi i pokazuje im, w jaką stronę ma ruszać się ich rozwój. Ojcze, ja modlę się nad ludźmi, aby byli kompletni, aby dzieło Boże było wykonywane doskonale przez każdego z nich. Duchu Święty, ja wiem, że Ty widzisz nasze serca teraz. Ojcze, tak jak w naszych sercach, spójrz teraz. Spójrz teraz Duchu Święty w te serca. Widzisz intencje ludzi. Wywyższam Cię za to. Duchu Święty, Ty współpracujesz z tymi intencjami teraz. Dziękuję Ci za to. Ojcze, ja proklamuję nad Kościołem coraz większe namaszczenie, coraz większą siłę przebicia, coraz większe władanie, coraz większy wpływ, coraz więcej pieniędzy u każdego z ludzi. Ojcze, ja proklamuję nad Kościołem. Zdrowie fizyczne, odporność psychiczną, głębie relacji miłosnych. Ja proklamuję to nad tym Kościołem. ojciec ja w imieniu Jezusa Chrystusa podwajam liczebnie ten Kościół teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.